Alohomora! I kolejna karta. Elegancko. Hrabia Vlad Dracul, urodzony 1390. Nienasycony wampir, który był inspiracją fikcyjnej postaci hrabiego Drakuli, stworzonej przez Brama Stokera, ojciec Vlada Palownika. Bardzo ciekawe. Naprawdę, kurcze pieczone, te niektóre historie tych postaci z kart są bardzo interesujące. A teraz idźmy tutaj. Profesorze? To ognisty krapro. Uważaj, potrafi strzelać ogniem z... odwłoka. Żeby go przewrócić. Jak trzeba, rzuć czar jeszcze raz, żeby wpędzić kraba w pułapkę. Też znana nam dobrze muzyka, która teraz w tle leci. Ogólnie, jeżeli chodzi o ogniste kraby, to jak będziemy wracać cały czas do tego wyzwania, jak już je przejdziemy za pierwszym razem, to za każdą wizytą one mają zupełnie inny kolor. Na przykład tutaj mamy kolor purpurowy, to na przykład jak wrócimy, to może być tak, że może mieć znowu oczywiście kolor purpurowy, ale ten krab może mieć również kolor zielony, jak wrócimy, no nie? Więc to jest takie losowe trochę. O, na przykład jeden z tych kolorów może się pojawić dla tego jednego ognistego kraba, no nie? No więc jedziemy, Rictu Sempra, Rictu Sempra, Rictu Sempra. Jedziemy, jedziemy. Rictu Sempra! Czemu cutscenka się nie pojawiła tutaj? Dziwne. W każdym razie, ten dźwięk, który był przed chwilą, jest nam dobrze znany z kamienia filozoficznego na PS2. Pamiętacie, co dałem tam zestawienie z Więźniem Azkabanu, że ten dźwięk, który pojawił się w Więźniu Azkabanu, pierwotnie był w kamieniu filozoficznym na PS2. No. I nie wiem, dlaczego cutscenka się tutaj nie wyświetliła, ale trudno. Nie mogę już nic na to poradzić. W każdym razie, jesteśmy teraz w miejscu, gdzie profesor Lupin na początku nam przedstawiał odnośnie tych tarcz zadań. I to była w zasadzie pierwsza scena, gdzie ta tarcza się pojawiła. Więc ona była właściwie stąd, ta tarcza. I teraz sobie ją zbierzemy, jak cywilizowani ludzie, jak cywilizowani kurde czarodzieje. Czasami trzeba będzie niestety podskoczyć do tej tarczy, ale... ona, wiecie, jak widzieliście, latała sobie do góry, na dół, do góry, na dół, więc czasami trzeba podskoczyć, a czasami po prostu trzeba stać w miejscu i się zbierze ją, no nie? Więc zajebiście, mi się przynajmniej wydaje. I znowu mamy ognistych kraby. Ogniste kraby, a nie ognistych kraby. Ale idzie nam całkiem zajebiście, muszę przyznać. Szybko nam w sumie idzie, mogę to tyle od siebie powiedzieć. O, teraz będziemy musieli rzucić depulso. Tylko pytanie, ile razy na te zbroje będziemy musieli rzucić depulso. Teraz wam coś pokażę, co jest pod... Jezus Maria! Nie rób tak, Ron! Ej, powiem wam szczerze, że mi Ron teraz stracha narobił, bez kitu. O, teraz normalnie doleciał. No ale jak widzicie, tutaj swoją drogą jest tarcza po drugiej stronie. I nie wiem, czemu śmierdzi mi to czymś wyciętym, bo tu ewidentnie można byłoby jeszcze jakiś secret machnąć. Tutaj, gdzie ja teraz tak rzucam czar. Bez kitu. Nie wiem, czemu mi to śmierdzi czymś wyciętym. Albo tutaj. Do tego portretu przecież można byłoby normalnie Alohomorę rzucić i nie wiem. Mógłby tutaj za tym być gargulec, rzucić czar Lumos i przejść tutaj sobie na przykład. I tu jakiś sekret ogarnąć. Tak więc, no nie wiem. Nie wiem, dlaczego tak jest. Ale lecimy dalej z koksem. Drzwi tutaj za nami są zamknięte. Mamy oczywiście znowu ognistego kraba. O, i zajebiście. A my sobie schodzimy tutaj, ponieważ tu będzie secret, moi drodzy.
chyba secret. Chociaż nie mogę tego secretem nazwać, bo to bardziej jest coś, co normalnie możemy zdobyć. Tylko po prostu musieliśmy zejść, żeby tą tarczę tutaj zdobyć. I teraz po lewej i prawej stronie, jak widzicie, skrzynka jest. Elegancko, ładnie fasolki nam tutaj spadają. Tak zwany deszcz fasolek, jak ja to lubię też nazywać. I sobie zbieramy. Uhu! Ciu, 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 ciu. Elegancko, jak to się mówi. Fasolki różnych smaków, moi drodzy. Tutaj mamy zamknięte, tu mamy zamknięte, tutaj już nie mamy nic do robienia, więc teraz idziemy tutaj. Kaczu! Karpery kaczu! Karpery kaczu! Karpery kaczu! Karpery... Oczywiście jakbym mały, nigdy nie myślałem, żeby tędy polecieć. Dopiero później, jak miałem lat 8, bo mówiąc mały, mam na myśli, jak miałem lat powiedzmy 7 albo 6, to nigdy nie myślałem, żeby tutaj przelecieć i uderzyć właśnie w tą dźwignię. A im jest się starszym, tym, jak widzicie, bardziej się eksploruje daną grę. I teraz kolejny sekrecik, który tutaj na nas czeka. To już jest numer 4. Dokładnie. I kolejna czerwona karta. To już chyba będzie... Ile tych kart mamy czerwonych? 4 na 5. To chyba tu było, więc teraz to. Mila Sanguina. 1561-1757. Kąpała się we krwi swoich ofiar, aby zachować młodość i urodę. Ja pierdolę, jaka psycholka. Lady Carmilla Sanguina. Jezus Maria, jakie w ogóle to jest imię, swoją drogą. No ale dobra, tu mamy ogarnięte, więc teraz zium i tu. No to mi nie wyszło zdecydowanie. Chciałem się tak fajnie, kurde, złapać i polecieć tak do góry, kurde. Ale no niestety mi się to nie udało. Na szczęście sekrety i tarcze się zapisują, tak więc możemy po prostu przejść dalej. Nie musimy się cofać. I to jest właśnie spoko. Coś takiego bardzo szanuję. Tu nic nie ma, nic nie ma. Zawsze się warto upewnić, bo czasami może być tak, że jakaś fasolka się tam z tyłu schowa i dupa będzie. Ale dużo tych teraz topków się pojawiło, co nie? Takie, kurde, spryciochy, kurde, się zrobiły. I to tyle? A nie, przecież tu jeszcze będą te chochliki. No pewnie, że będą. Kurde, dobrze pamiętałem. I możemy teraz tak jeszcze z 3 razy uderzyć, albo z 2. No i ostatnia karta czerwona, moi drodzy, która się tu schowała. Bloodwin Blood. Urodzony 1923. Znany jako wampir z Dolin. Znany z tego, że zanim wpił zęby w szyję ofiary, śpiewał jej swym donośnym barytonem. Jezus Maria, wyobraźcie sobie takiego, kurde, wampira, który zanim umrzecie, zanim wbije swoje kły w waszą szyję czy w coś, to wyobraźcie sobie, że on zaczyna wam śpiewać. Ja pierdolę, ale schiza by to było. Dobra, następna rzecz, co warto odkryć swoją drogą, to jest to, co tutaj będzie. Mamy ostatni secret. Ale tu już karty żadnej nie mamy, ponieważ zdobyliśmy wcześniej kartę. Tak więc zium i zium. I oczywiście na początku, jak pierwszy raz zagrałem w tę grę, to się kuźwa nie domyślałem, że tutaj za tym obrazem jest gargulec, żeby spaść w dół. I się też zastanawiałem, jak zdobyć tamtą tarczę. No teraz, jak widzicie, łatwo jest to zdobyć. Karpery kaczu! Karpery kaczu! Pamiętacie tę muzykę? Depulso! Depulso! Też moja ulubiona muzyka, ale kurde, jak ja sobie tak ją słucham, to naprawdę ciary na dupie i na rękach się robią, bez kitu. Mówię to szczerze, autentycznie. Ona buduje klimat i jest taka creepy bardzo. Rictu Sempra! Carpere Castu! No i tutaj już nic więcej nie mamy, nie?
Wszystko co mogliśmy zrobić, zrobiliśmy. Jak to się mówi, tak więc możemy kończyć sobie wyzwanie Carpe Retractum. Gratulacje, Ron. I znalazłeś wszystkie 10 tarcz. Co oznacza, że możesz wejść do komnaty fasolek. Gratulacje, Ron. Niestety nie znalazłeś wszystkich 10 tarcz. Musisz mieć wszystkie, żeby wejść do komnaty fasolek. Przyjdź, kiedy zechcesz, aby spróbować jeszcze raz. Woo! Yeah! To jest komnata fasolek! Zgadza się, Ron. Zbierz ich tyle, ile się da, nim minie wyznaczony czas. Zajebiście, moi drodzy. Zajebiście. Komnata fasolek. Coś, co, kurde, uwielbiam. Uwielbiam, kocham. Normalnie coś pięknego, no nie? Pamiętam, jak to lubiłem w komnacie tajemnic na peceta. Świetna nagroda to jest. Komnata fasolek. No kto nie lubi komnaty fasolek? No ten niech podniesie rękę do góry, no nie? Ja myślę, że każdy na swój sposób lubi komnatę fasolek. Zresztą tu można tyle ich wyrwać, że to jest naprawdę... no cud malina. Oczywiście nie powiem wam moich wspomnień z komnatą fasolek, bo ja jedyne jakie wspomnienie mogę wam powiedzieć to to, że zawsze, jak chyba każdy, kto grał w Harry'ego Pottera i Więzienia Azkabanu, próbował wszystkie fasolki zebrać, dosłownie wszystkie przed minięciem tego czasu, ale no nie jest to możliwe niestety, a szkoda. Fajnie by było, gdyby takie coś było możliwe od razu zrobienie na 100%, no chyba, że sobie odpalimy debug mode, no to wtedy okej, ale podejrzewam, że nawet na debug mode nie da się tego zrobić przed upływem czasu. Chociaż dla chcącego nic trudnego zawsze można coś tam odkryć, no nie? Więc tą komnatę fasolek będziecie widzieli jeszcze kurde dużo razy. To mogę wam zagwarantować. Tu nie możemy rzucić czaru, szkoda? Elegancko. I patrzcie kurde na to, ile tu fasolek, kurde, ja pierdziule. Ludzie, ja tyle nie jestem w stanie zebrać. Ale będę się starał. Dobra, ze środka wszystko jest zebrane. Elegancko 855! Woo! Zajebiście! Gdzie jesteśmy? Tymi drzwiami dotrzemy do komnat zadań, które już ukończyliśmy. Możesz jeszcze raz przystąpić do zadania Carpe Retractum, jeśli chcesz, Ron. Możemy też iść pomyszkować. Prowadź, Ron. Byłeś genialny, Ron. Możemy już iść? Ty prowadź, Ron. O, widzę, że znowu chcesz spróbować, Ron. Nie jestem pewien, czy poprzednio znalazłem wszystko. Zbadaj dokładnie miejsce zadania, Ron. Najlepsze sekrety są najlepiej ukryte. Powodzenia. Nie. Nie mam zamiaru wracać. To, co miałem, pokazałem. Ja nie będę się wracał w tej serii, ale zawsze możecie obejrzeć moją starą serię z... Czy chcesz wykonać ponownie zadanie Carpe Retractum, Ron? Wygląda na to, że to zadanie nie jest jeszcze dostępne. Pulso! Trochę te dialogi się ze sobą zlały. Więc tylko od ciebie powiem, że jeżeli chcecie zobaczyć jak dużo jest zmian w zadaniu, które zrobiliśmy przed chwilą i ogólnie w zadaniach, jak wrócimy dosłownie sekundę po ich skończeniu, no to możecie sobie obejrzeć mój stary let's play. To tak mogę was zachęcić w sumie do tego. Kurde, myślałem, że uderzę w te zbroje, ale się nie udało. Mapy Hunsfotów! Oh yeah! Patrzcie, chyba trafiliśmy do bocznej komnaty. Słyszałam o tym pomieszczeniu. Za portretami są skróty do poszczególnych pięter. Ciekawe, jak można zdobyć hasła. Harry Potter! Właśnie ciebie szukałem. Cześć, Fred. A gdzie George? Na górze, pilnuje sklepiku. Wcześniejszy prezent gwiazdkowy, Harry. Mapa Hunsfotów. Pomoże ci w poruszaniu się po Hogwarcie. Rety! Dzięki, Fred! Żeby wyświetlić mapę, naciśnij w dowolnym momencie klawisz Tab.
Dalej, chodź ze mną na górę. Zaprowadzę cię do sklepu. Oczywiście soundtrack, który jest bardzo kojarzony z Harrym Potterem. Oczywiście, że tak. Ja bardzo lubię ten soundtrack, żeby nie było, ale on jest trochę dla mnie przeruchany, brzydko mówiąc, bo tego tyle jest w tej wersji, w tej grze w Więźniu Azkabanu, że to jest masakra. O ile na przykład w Komnacie Tajemnic czy w Kamieniu Filozoficznym były różne tam wersje motywu Hogwartu, tak tutaj po prostu działają cały czas na jednym i tym samym patencie i to mnie denerwuje. O, i tak w ogóle wygląda wejście ponownie do Carpe Retractum, no nie? Takie macie schody do góry, śmieszne. Oczywiście możemy sobie za niedługo mapę Hunsfotów odpalić, ale no w sumie możemy zaraz to ogarnąć, nie ma problemu, albo w sumie nie. O, tam ktoś w ogóle poszedł na Carpe Retractum. Pozdobywamy jak największą ilość fasolek, żeby nie było przypału. Lepiej chodźmy od razu do sklepu. Dobra, lecimy. Nie bój żaby, Harry. Tutaj mamy ogólnie portrety różne, no nie? Zamknięte. Muszę wrócić i sprawdzić później. Zamknięte. Może da się. No, to będzie raczej Hermiona mówiła to samo wszędzie, więc no, trudno się mówi. Ale kiedy odpalimy mapę Hunsfotów, to mamy właśnie tutaj różne piętra wypisane i to jest bardzo fajne swoją drogą. Bardzo doceniam coś takiego, bardzo lubię i propsuję, jak to się mówi. I tu swoją drogą, moi drodzy, secret będzie, którego sobie od razu odblokujemy, bo why not w sumie, czemu by nie? Nie ma żadnej karty. Mamy tylko 4 sekrety, kurde, w całym Hogwarcie. To jest bardzo mało względem na przykład Komnaty Tajemnic. To jest naprawdę bardzo mało. Kurczę pieczone, no załamany jestem, szczerze. Zawsze mi się wydawało, że tych sekretów jest trochę więcej. Nie mogę otworzyć tych drzwi. Oczywiście drzwi, do których nigdy się nie dostaniemy, ani po lewej, ani po prawej stronie. W sklepie Freda i George'a Weasleyów mają niesamowite rzeczy. Tak? Jesteś tego pewna? Zamknięte. No, zamknięte. Ale tu mamy na przykład zejście do lochów. I ja jedyne co chciałem tu przyjść, żeby... A to nawet się nie liczy jako secret? Kurde, myślałem, że to się liczy jako secret. Dobra, trudno się mówi. Do lochów jeszcze nie schodzimy, bo nam jest nie po drodze, żeby złazić do lochów. Poeksplorujemy trochę tutaj Hogwart. I myślę, że zrobimy sobie w Hogwarcie to i owo i na tym zakończymy pierwszą sesję. Tak mi się wydaje, że będzie najlepiej. O, i będziemy mogli handlować z innymi uczniami. Coś, co pewnie pamiętacie z Komnaty Tajemnic. Jedziemy z Koksem. Otwieramy wszystkie skrzynki po drodze, bo czemu by nie? Fred poleci na lewo, my sobie zejdziemy w dół. Kurde, ale ten Hogwart, to powiem wam szczerze, naprawdę z roku na rok to on się ładnie zmienia. To jest masakra w ogóle, ja nie poznaję tego miejsca, jakbym zupełnie inną grę grał. I oczywiście, żeby nie było tak, ja se zdaję sprawę, bo ja już niejednokrotnie grałem w tę gierkę, dlatego tak to podkreślam, bo jestem pełen podziwu, no nie? Depulso! Depulso! Myślę, że będziemy musieli kupić hasło od Freda i George'a, żeby dowiedzieć się, co jest za tym portretem. Halo! Halo! Od razu sobie pootwieramy tutaj te rzeczy, bo czemu by nie? Ja zawsze tak lubię robić. Czy tutaj mamy coś? Tu zawsze warto się porozglądać, bo why not? To w ogóle nie wiem czemu. Ale kiedyś jak byłem mały, to mi się z jakimś konfesjonałem, kurwa, skojarzyło, nie wiem dlaczego. Oj. To drzwi do zadania magicznego Draconi Force Lapiforce. Teraz się raczej nie odpowiem. Draconi Force Lapiforce, no. Tak. Albo jak to w Kamieniu Filozoficznym i w... Na pewno złapią tego blaka. Cieszę się, że jesteś pełen optymizmu. Albo tak jak to było w Komnacie Tajemnic. To było w Komnacie Tajemnic? Tak, to było w Komnacie Tajemnic.
I w kamieniu filozoficznym, czyli Aviforce! Aviforce, a nie Draconiforce, Lapiforce. I te czaszki, kurde, tutaj, bez kitu. To mnie kiedyś też przerażało, nie wiem czemu. Dobra, zamknij pysk, ja tutaj, kurde, chcę Depulso zrobić sobie. Depulso. I co teraz mi zrobisz? Gówno mi zrobisz. Teraz ja tu idę, w sekreciku, elegancko. I zajebiście. Szkoda, że Hermiona z Ronem tutaj nie chcieli przyjść ze mną, ale no. Nie wszyscy muszą ze mną gadać. To ja zdaję z tego oczywiście sprawę. Czasami, jak widzicie, te zbroje się mogą też rozpaść, tak więc warto na to zwracać uwagę. A no tak, bo za mną portret jest, zapomniałem. Dobra, tak więc tu mamy seksplorowane tutaj kolejne zadanie, a raczej wyzwanie, do którego się dostać nie możemy. I w tej gierce, szczerze, są tylko trzy wyzwania na całą gierkę, tak więc później gra odpala inny wątek fabularny, gdzie to dzieją się inne rzeczy, inne dantejskie sceny. Idę do komnaty zadań, by po raz drugi spróbować zadania Karola. Koniecznie muszę się dostać do komnaty fasolek. Nie wiem, czemu tutaj przez chwilę tak gra sklatkowała, kiedy pojawił się ten dialog. Trochę to jest irytujące. Ale to miejsce się praktycznie prawie że niczym nie zmieniło od komnaty tajemnic na PC-ta czy na PS1, gdzie to w podobnym pomieszczeniu też przecież... Znaczy to pomieszczenie nawet jest podobne do tego, gdzie właśnie były lekcje obrony przed czarną magią, więc fajnie nawet, że coś takiego zachowali. Oczywiście schodami również też możemy sobie lecieć do góry, na dół, ale na razie chcę wam pokazać taką normalną ścieżkę, gdzie idziemy po prostu sobie legit. Harry, podejdź tu! Tu możemy sobie zapisać, ale my tego robić nie chcemy. I też nie chcemy dealować z żadnym z uczniów, bo czemu by nie? Bo czemu mamy dealować z nim? I czasami będzie tak, że te większe skrzynki przez jakiś czas będą tak otwarte jak tamte, ale za jakiś czas jak tutaj wrócimy, to ta skrzynka będzie zamknięta. Wspomnijcie moje słowa, zresztą ja wam to nawet pokażę, bo ja będę tutaj nawet wam takie totalne pierdoły pokazywał. Bo chcę, żebyście zwrócili na te rzeczy uwagę, po prostu. Profesor McGonagall, profesor Dumbledore! Cieszę się, że czujesz się lepiej, Harry. Dziękuję, profesorze. Pewnie już wiesz. Dementorzy z Azkabanu przybyli do Hogwartu na polecenie Ministerstwa Magii. Założę się, że Sirius Black będzie trzymał się z dala od Hogwartu i dementorów. Ruszcie się! George już czeka w sklepie. Za mną! Kurde, aktor głosowy Albusa Dumbledora jest świetny w tej grze. Naprawdę jest o wiele lepszy niż to, co mieliśmy w Komnacie Tajemnic na PC-ta. I to zawsze będę, kurde, podkreślał, że Albus Dumbledore ma lepszego aktora głosowego w tej grze niż w Komnacie Tajemnic na PC-ta. No i sekrecik. I elegancko, moi drodzy. Dniowe paszteciki zebrane, więc możemy opuścić ten rezerwat, jak to się mówi. To już na szczęście jest jedno z ostatnich pięter. Mamy szósta, gdzie tu w zasadzie nic nie ma poza portretem. To co mogliśmy, zebraliśmy. Idziemy dalej. I teraz siódme piętro, czyli ostatnie, moi drodzy. Depulso! Tu jest jakiś secret, ale do niego się dostać nie mogę. Niestety. Na razie się nie mogę tutaj dostać, a szkoda. Chociaż... A widzicie, kurde? Musimy kupić hasło u Freda i George'a.
Depulsor! Depulsor! Patrzcie na to, widzicie? Ale was trollowałem. Dobrze, Hermiona, ja rozumiem, że trzeba iść do sklepu Freda i George'a, ale spokojnie. Fortuna Major. Elegancko. Bo to czasem nie była ta gruba dama? Która zawsze dawała tam hasło na zasadzie Caput Draconis? Do zobaczenia później. Właśnie sobie przypomniałam, że muszę o czymś powiedzieć profesor McGonagall. O, plotki, ploteczki. Kawę, o co chodzi? No pewnie, że plotki, ploteczki. No co wy, kurde. Panowie, nie ogarnęliście? Witaj w naszym sklepie. Wow, patrzcie na te rzeczy. Po prostu podejdź do przedmiotu, który cię interesuje. Powiemy ci, co jest i co ile kosztuje. No tak, tak właśnie na tym polega sklep Freda i George'a, no nie? Oczywiście mógłbym teraz podejść i sobie powydawać te fasolki, co zdobyłem, ale tego nie chcę robić. W ogóle fajna muzyka tutaj leci, swoją drogą. I szkoda, że ona tylko raz tutaj leci, bo ona już później nie leci, jak przychodzimy później do sklepiku Freda i George'a. Bo jak pamiętacie, w komnacie tajemnicy PS2 i na kamieniu filozoficznym na PS2, to sklep Freda i George'a był bardzo mocno ukryty, tam w sensie bardzo sprytnie ukryty, bo Percy strzegł tego miejsca, no nie? Znaczy strzegł, w ogóle tam Percy był bardzo blisko i mógł nawet ich chłopaków zgarnąć, a raczej nie wiedział, że chłopaki się tu kręcą. I mówię, mógłbym kupić sobie teraz każdą z tych kart, tutaj czekoladowe żaby, pasztecikowe... Nie, nawet nie ma, kurde, tych dyniowych pasztecików. O nie, to jest wyjątkowa, super, super specjalna karta kolekcjonerska. Nawet ją za darmo, jeśli znajdziesz pozostałe karty z zestawu. Tak jest. Dostaniemy za darmo tę kartę tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zbierzemy wszystkie inne karty. Przykro mi, Harry. Masz za mało kociołkowych pigusków. No, jak widzicie. Przykro mi, Harry. Masz za mało kociołkowych pigusków. Za mało kociołkowych piegusków, tak więc no teoretycznie mógłbym sobie coś tu kupić, ale po co? Na lekcji opieki nad magicznymi stworzeniami. Wpadaj kiedy chcesz, Harry! O nie! Irytek! Biedactwa, pękala i mundrala! Ha! Nie znają haseł i nie mogą korzystać ze skrótów w portretach! O! Patrzcie tu! Mam hasła! Są tu! Jazda, Ron! Możemy zdobyć tę kartkę! Racja! Zaczarujmy go i pokażmy mu, gdzie jego miejsce! Oczywiście Irytek, bo jak żeby inaczej, musi przyjść i uprzykrzać życie, bo nie byłby sobą, ale konfrontacja z nim jest bardzo łatwa. Kala i Mundrala! Jeszcze się spotkamy! No. Mówiłem. Znamy hasła! Dalej, wypróbujmy je. Będą działać tylko na portretach z numerem piętra na górze? Tak myślę, a tym powinniśmy wrócić do bocznej komnaty. Gwiazdeczka. Gwiazdeczka. Śmiesznie. Z opieki nad magicznymi stworzeniami. W tym roku będzie nas uczył Hagrid. Czy któreś z was wie, którędy mamy iść? Myślę, że zajęcia odbędą się na padoku. Idziecie na zajęcia z opieki nad magicznymi stworzeniami? Ja też! To świetnie, Neville. Pójdziemy razem. Chodźcie za mną. Akurat do Neville'a ciężko jest mi się przyzwyczaić jako do tego aktora głosowego. Śmiertelne zagrożenie. Ale w ogóle śmieszne są te hasła. Posłuchajcie sobie ich. Tutaj było śmiertelne zagrożenie. Teraz słuchajcie każdego hasła, no nie? Haddock. Haddock. Serowy urok. Serowy urok. Wrogość. Wrogość. Eciepecie. Eciepecie. Mantykora. Mantykora. Wąż morski. Gwiazdeczka. Gwiazdeczka. Ja pierdolę, co to są za hasła? No. I teraz teoretycznie moglibyśmy pójść na błonie Hogwartu. Bo tam będziemy mieli lekcje z magicznymi... To były lekcje... Czekajcie, kurde, mam to chyba gdzieś zapisane.
Carpe Tractum, bla 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 bla. Loty, myślałem, że to będzie gdzieś zapisane. Kurczę, nie jest nigdzie. A nie. Idź za Neville'em na padok hipogryfów położony na błoniach Hogwartu. Okej. Tylko to były lekcje. No, przed chwilą było mówione, już zapomniałem, serio, ja naprawdę muszę mieć taką sklerozę. No dobra, w każdym razie to będzie tutaj gdzieś wklejone, no nie? Jeżeli chodzi o... jeżeli chodzi o... Kurde. Jeżeli chodzi o... No tę nazwę. Dobra, zapiszemy sobie tutaj. I moi drodzy, na tym zakończymy pierwszą sesyjkę z Harry'ego Pottera i Więzień Azkabanu na PC-ta. Moi drodzy, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Dajcie znać w sekcji komentarzy, jak wspominacie Harry'ego Pottera i Więzień Azkabanu, przynajmniej tą pierwszą, pierwszy akt gry, który ja teraz robię. Może mieliście z jakimś wyzwaniem problemy, może nie. Śmiało piszcie na dole, bo ja lubię czytać od was komentarze i wasze wywody. Nowe osoby znaczy wywody. Wasze... wypowiedzi, chciałem bardziej powiedzieć. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienie o filmach tutaj publikowanych. Zapraszam również do odwiedzenia moich socjali, linki są pozostawione w opisie, czyli grupa na Facebooku, Discord oraz Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż jeżeli na YouTubie nie dostaniecie powiadomień, to na Instagramie będziecie je mieli, a na grupie na Facebooku oraz na Discord się ze sobą integrujemy. Informuję was o odcinkach, jakie mam plany na dany dzień, czy będzie live, czy nie będzie, i tak dalej, i tak dalej. No i jeszcze raz, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Do następnego razu, ja to nagrywałem 1 lipca o godzinie 13:06. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu, elo!